Cześć, z tej strony Ryl i Jacek. Już drugi odcineczek i budujemy schronienie naszych krasnoludów. Jacuś, co my mieliśmy robić? Chyba chcieliśmy zdobyć te liście, prawda? Tak, te liście. No dobra, to weź ich wyślij do tych roślin, a przy okazji ten sufit zabuduj, nie? Tamten, żeby dwa poziomy ziemi nas oddzielały od powierzchni. Ale chodzi ci o to, żeby tu postawić? Nie, tu, wieczek? Wiesz co? Tu, widzisz? Tu, gdzie są te rośliny, niech krasnolud jest koszą i tu ten górne dwa kwadraciki wstaw. Tu? Tak, oczywiście. No to tu też jest jakiś jeszcze bloczek, można zrobić. Na razie jak mamy mało ziemi, to budujemy tylko tam, gdzie jest potrzebne, nie? Ale potem jak będziemy mieli dużo, to cały ten śnieg wymienimy na ziemię, prawda? Ale nie mogą też te drzewka posiadać? I mamy tu dostęp już do żelaza. No, fajnie. Jak już będą te liście zaniesione do magazynu, to może zrobić te łóżka, nie? Żeby była odpowiednia ilość łóżek. Przedłużymy sobie korytarz w którąś stronę i położymy łóżka. Można ich przyspieszyć, chociaż nie musisz ich przyspieszać, żeby się szybciej ruszali. O, tam bijemy robala, świetnie. Tutaj jakieś drzewo poszło też, dużo żywicy. Będziemy mieli dzięki temu dużo pochodni. Tu ten stopień zlikwiduj, żeby nie skakali, nie? Będą mieli łatwiej. Tak. O, i krasnoludek dodatkowy. Już piąty poziom. Nam się tu. Przyda. Okej. Okay. Population growth. I zobacz oczywiście, kogo dostaliśmy. Może żelazko mamy i... Fanny. Fanny, ale to jest facet. Brodacz taki, no. Możemy mu dać taką trapeczkę, to jest może lepsze. Ładnie wygląda w niej. W każdym razie mamy coś? Jakiś sprzęt mamy Millerem dla niego? Millerem jest, nie? Ale mamy tutaj Miller Luka. To możesz mu dać przy okazji. Tam jeszcze jeden młynarz był chyba? Czy nie było? Nie było. No dobra. Dobra, to trzeba mu dać komplet narzędzi. Mhm, tak, sprzęt, narzędzia, to co możesz to zrób. O, kamienie się skończyły. Brakuje. To będziemy musieli to wykopać, nie? Potem. Tu jest kamienie. Możesz ich prawo też wysyłać, nie? Bo tam mieliśmy to sobie wyrównać tą górkę. O, widzisz, to jest dobra okazja, żeby wyrównać górkę i zdobyć przy okazji kamień. Tu nam Yeti chodzi. Yeti chodzi. Na razie nie zaczepiałem się w niego. Taki Yeti. Taki zwyczajny Yeti z jakimś kijem baseballowym chyba. Czemu postacie w grach często mają kije baseballowe? Nie wiem. Wiesz co, to jest przypadkowe podobieństwo do prymitywnych broni ludów pierwotnych, być może. Ludów pierwotnych. Widzę, że ładnie wydobywasz to żelazo. Rób tak, żeby oni tam mieli łatwo, nie? Możesz zobaczyć, czy zapas drewna pozwala na zrobienie większej ilości drabinek. Ale póki jak dasz radę zrobić schodki... Dajemy mu klaba, pickaxa i axa. No, to dobrze. Powinno być axa napisane, bo jest ax po prostu. Ale to powinno być axa, to jest po prostu błąd, że... Dobra. Że tego e na końcu nie ma w tych nazwach. Ale się jakoś tu weź im, jak już wydobywamy to złoże. Tu chyba coś jest. No to, a nie, to weź ich wydobądź i zrób takie schodki, nie? A potem najwyżej zabudujesz je. No można zrobić coś takiego. O, tak. Będzie dobrze. Spoczko i jeszcze. Potem tam możesz sobie jakąś eksplorację zrobić. Jeszcze ziemię. Właśnie, bo mamy. Ale tutaj ziemię nie rób, nie? Ale to bo... wiesz, żeby mogli tu dosięgnąć. Aha, przepraszam. Dobrze pomyślałeś. No dobra, to jeszcze właśnie mamy. Dużo many teraz, bo przyszedł nowy krasnoludek, to można gdzieś poeksplorować. Tu już trochę zrobiliśmy, ale jest jeszcze dalej. Aha, bo pochodni tu nie dasz, dobra. Jeszcze nie. Więcej jest tu, ale to wszystko. Ale dużo to jest srebra. Co my tu mamy? Dobra, poszukajmy może z lewej strony jeszcze jakiś jaskiń ciekawy. Ale podejrzewam, że będziesz musiał najpierw... O, tu coś jest? No, bo to musiało być widoczne niestety. Będę musiał ten krasnolud dotrzeć. O, udało nie, się. Zadziałało jednak. Węgiel tu jest. Widzisz? No świetnie. No jest węgiel. Tu jest też dużo węgla. O, znaleźliśmy będzie? Coś. Będzie? Guardian? Nie, to jest tylko ten... Z golemem. Ten dziwny golem. Tu jest. Rybki. Jakieś ryby. Podziemne. No,
Ale jeszcze jest zejście jeszcze niżej. Mhm, dobrze. Tu mamy dużo jest minerałów na szczęście. Jeziorko wody, złoto jest. Tu jeszcze można sprawdzić. Pamiętasz może, czy świat zimowy jest większy trochę od tego pierwszego? Jest. A beholder jakiś zbugowany, gdzieś go wyrzuciło z tego pomieszczenia. Dobra, tu... A, i to jest to, co Bieskini. Jest blisko desk. No chyba jest trochę większa ta babka niż w świecie pierwszym. I wydaje mi się, tu bo nie pamiętam, coś. Nie pamiętam rozmiaru świata, ale... Ale to jest prawie nic, a nie, jednak jest głębsze zejście i... Mamy te mrówki, nie ma. Nie pamiętam rozmiarów strażnika. Świata, ale wydaje mi się, że świat zimowy powinien być większy. A dziwne, bo to jest pomieszczenie jakby właśnie mógł być tu strażnik, ale mamy tu tylko drzwi i nic więcej. Dobra, jeszcze tu pójdę. Ciekawe czegoś, chyba mana się skończyła. No tak. Bo tu jest dużo bardzo rzeczy jeszcze do zeksplorowania, no to będziemy musieli sobie przez jakiś czas poradzić bez świateł. No, dobrze byłoby nie jakby to powiedzieć, nie wyczerpywać się z many, bo czasami może będzie konieczne ratowanie ich przy pomocy teleportu, nie? O, można zrobić hełmy. Także dla wszystkich. Możesz porobić, starczy. Na to najmniej chyba raz, schodzi surowców. Dwa, trzy. Trzy hełmy wystarczą. No i fajnie. I od razu będą mocniejsi. Daj mi jakieś zajęcie. Zrobiłeś łóżka? Czy wydałeś wszystkie liście? Nie zrobiłeś łóżek. Zobacz. Ale czy... Powinny bo potrzebujemy się trzy... No, zobacz, na ile łóżek ci starczy. Jedno chyba. No tak. To był no. Trochę błąd z tymi... Tu są łóżka? Z tymi... hełmami trochę. No już wcześniej mieliśmy. Teraz dobra. Tylko jedno zobacz, łóżko zbudujemy. Posłuchaj mnie. Zobacz, czy pod ziemią gdzieś zobaczysz te stwory liściaste. Ale tak daleko nie. O, tu jest. No, ale tylko jeden chyba, nie? A nie mamy many, żeby przerzucić ekipę. Raczej myślałem tam u nas, czy się znowu nie zalęgły te liściaste stwory. No myślisz, że one się tak respawnują? No wiesz, coś tu może zarosnąć no nie, niedługo. Jednak się nie respawnują. Słuchaj, a weź im daj zajęcie, bo oni stoją nic nie robią. Każ im wydobyć tą rudę żelaza całą do końca. Tam co jest, nie? Okej, okay, jest jeszcze. Można też dać jakieś pochodnie. Rzeczywiście. O, tak jest dobrze. Spotki. Tak jak zrobiłeś, jest okej. No dobra, czyli mamy trzy łóżka, to nie jest ta najgorzej. Ta ziemia, co jest tu płytko, to oni ją bardzo łatwo niszczą na dwa hity. I teraz słuchaj, jak oni to wydobędą, to tu mógłbyś już to podbudować, żeby zrobić takie wydłużone pomieszczenie. Tu, żeby ten pejszy poziom był trochę dłuższy i tam dasz łóżka następne, nie? Oni no, zaraz to, oni jeszcze, zaraz to wydobędą, jeszcze nie? Jeszcze mamy tutaj trochę... Tak. Trochę tego złoża, ale idą to jest objekty. Trochę, to są mamy szkielety. Szkielety, dobra, my szkielety, to są szkielety. No dobra, czasami będą też objekty, ale... To szkielety. Ale tak, teraz się bijemy. Żeby się nie mylić na fajnych filmikach, to znaczy filmikach, które mają być fajne, ale... Ej, ale patrz tam, tak obserwuj walkę. No, musimy wiedzieć, żeby im dobrze poszło. Czemu bijesz duszka? Ej, łosiuwo. No, oni po prostu nie lubią tych duszków. A duszki zrzucają zasoby czasami. No tak, no to właśnie oni po prostu chyba te duszki tak atakują, bo chcą, żeby zdobyć jakiś lepszy akwipunek. A tu im nie każ złazić głębiej po ten węgiel, tylko weź tu wyrównaj teraz, jak ona wyjdzie stąd. No to jak się tu dostaniemy, bo węgiel się wykopiesz normalnie, tak jak zawsze w dół, nie? Okej, okay, tylko niech wezmą to w ziemi, bo wiem, nie, wiem, na wszystko tak narzekają, że po prostu trzeba to wziąć. A wiesz co? Skeleton Saber mamy i to... Mam pomysł. Jest fajny, możemy dać... Daj jakąś walczakowi dobra, jest warriorowi, on w ogóle jest... Rene, on jest
najmocniejszy z wszystkich, bo ma najmocniejszy hełm i ma też najmocniejszą czekaj, broń. Czekaj, przepraszam, zamknąłem przypadkowo, ale chciałem jeszcze zobaczyć... Co ja chciałem zobaczyć? O, drewno. Ile mamy drewna? Bo może byśmy już zaczęli kopać ten następny 10, tak nie za dużo. Ale myślałem, że może już zaczniemy schodzić tu niżej. Wylezie stąd w końcu? Wylezie chyba, nie? Dobra. Czyli teraz tu, tu, tu. Nie wiem, czy to, co robię, ma sens, ale... Co? Ej, czy to możliwe, no? Że my w tym świecie mamy tego samego buga, że się nie spawnują strażnicy, no bo patrz, jest takie pomieszczenie, idealnie się nadaje, żeby był w nim strażnik, ale nie ma tu nikogo, tylko są te drzwi, ale wiesz co? Rozumiem, o czym mówisz, ale oceńmy wielkość tak naprawdę. Poczekaj, nie wydawaj całej many. Oceńmy wielkość. Zobacz, jak to jest przestrzeń. To jest 110 strażników. O Jezu, zobacz to, co tu jest. Jaka wielka przestrzeń. Ten świat jest naprawdę znacznie większy. Oni tu się na pewno znajdą. O, nie wierzę, że ich tu nie ma. Wróćmy tutaj. No ale jednak przyznaj, że to jest trochę podejrzanie, że jest, znaleźliśmy takie zupełnie puste pomieszczenie. Powiedzmy, że odczuwam na razie lekki niepokój, ale się nie denerwuję. Teraz o, tak. Mamy coś fajnego, archer. Tak, nie, jak nie będziemy mieli archera, to sobie go zrobimy. Wiesz co, możesz dać komuś archera? Nie ma nikogo archera, to rybakowi albo komuś, to kto manę. Nie ma specjalizacji. Manę może mieć, bo on komuś, jest kto nie ma... naszym pierwszym krasnoludem, a pierwszy zazwyczaj jest jednym z najmocniejszych. Komuś, kto nie ma specjalizacji bojowej, można dać właśnie księgę. To o, liście. Dobrze, tu są liście. Nie za daleko, nie za daleko, tak? Ale to nie jest wcale bardzo daleko. Ja wiem, ale nie mamy many. Czekaj, proszę mi coś powiedzieć. Nie mamy many, żeby ich uratować, nie? W razie potrzeby. Chodzi o to, że jak nam napada śnieg, to nie będą drzewa rosły, nie? Także możemy ale mieć kłopot zaopatrzenia drewno. Tutaj już wyrównać i przy okazji te liście zdobyć, tak. Bo te liście tak samo jak ten śnieg co jakiś czas, no ich się robi coraz więcej, a zaraz sobie coś zrobimy. A te roślinki takie, co są, mają paszcze, to jeszcze nie wiadomo, jak tam z nimi jest, czy one też się tak odradzają. Na razie zajmiemy się tą częścią tutaj. Tu jest dużo kamienia. Musimy mieć przedpole. Jest potrzebne. I dlatego poprosimy nasze krasnale, moglibyśmy zrobić coś takiego, że patrz. A tutaj co? Patrz. Czekaj. Chciałbym wymienić to na ziemię. Dobrze, to żeby mogły nam zobaczysz. Rośliny rosnąć. Taki pomysł? No i co chcesz? Żeby zrobić na przykład tutaj drzwi gdzieś i tu zrobić już taki sufit, żeby czekaj. Nam śnieg nie padał. Tak, czekaj, żebyśmy nie musieli budować. Mam świetnie, wiem o co chodzi. Ale nie wiem czy drzwi, ale coś takiego co... No ten włazek chyba też by pasował. Jeżeli wiesz jak to zrobić, to zrób, bo... Moglibyśmy rzeczywiście stąd budować ten sufit. Chcielibyśmy sobie, wyjaśnimy wam, że chcieliśmy sobie tutaj zrobić taki jakby dach nad tym wszystkim, żeby on nie był też za niski. Ale jakbyś tu zaczął budować coś takiego. Ale mimo wszystko musiały być drabinki. Jedną drabinkę musiałbyś dać i potem możesz rzeczywiście zbudować te... Dobra, drabinki już mamy, to jeszcze przydałyby się drzwi, ale potrzebny do drzwi jest lok. Aby zrobić lok, to jest żelazo potrzebne, a my mamy żelazo. Ale czemu ale myślisz, że to będzie jakaś trwała konstrukcja? Ja myślę, że tylko dach zrobimy i popsujemy potem tą drabinkę. Zrób po prostu daszek na razie, bez żadnych drzwi, tak po prostu z drabinką, dobra, co? To... No, potem jakoś to zaplanujemy inaczej. Okej, okay. To mogą gdzieś postawić... Ale nie za daleko, gdzieś drabinkę. Tu blisko, no. Ty jesteś tutaj bardzo taki oszczędny. Z czym oszczędny? No oszczędzasz tą manę, że nie chcesz daleko chodzić.
Słuchaj, bo nie chciałbym, żeby nam zginął krasnolud, dlatego że się wpakuje w kłopoty. Ale od poczekaj, czego... uważaj z tą ziemią. Od czego mógłby umrzeć? Pamiętaj, że... A, to trzeba zrobić. No, pamiętaj, tak, tak. Że mamy cały czas to. Co mamy? To i możemy ich no wiem, ale w jak każdej się... chwili do schronienia przywołać. Wiesz, że oni słabo pływają na przykład, nie? Albo jak się wdadzą w walkę z potworem, to się nie posłuchają i nie będą uciekać, nie? Potwór może ich jeszcze gonić. Pilnuj tamtej budowy, bo wiesz, że oni sobie nie poradzą. O, o, tu. I teraz musisz to, nie? Tak, tak, tak nadrabiać, tak? Bardzo dobrze. A patrz, tu są te potworki. Czym one są? Bo właśnie one są jakimiś dziwnymi... Dziwnymi tymi... Nie, nie, nie walczmy z nimi. No to się przez przypadek. No wiem, ale zobacz tutaj w encyklopedii. Będzie coś? Encyklopedii. Jest tutaj w ogóle? Dawno tam nie zaglądaliśmy. Bestiali. Bo to ma, ona jest od... Czekaj, no, no to znajdźmy. No przez przypadek tak? się coś klika. Idź dalej. Czy my tu coś mamy przydatnego? Goblin, Big Zombie, Larva, Skeleton Wyfiel, Skeleton Archer, Goblin Leader, Giant Thrower, Giant Spider, Imp, Giant dalej, dalej, to są z innych światów potwory też. Unseen Gargoyle, King Mummy, Bluebird. Wyglądają na trolle w każdym razie. Soldiers, Restless idź dalej. Dwarf. No nie ma, nie wiem. Guardian. Przy okazji się pewnie wpiszą. No. Budujmy dalej, tak? Pilnujmy budowy. Bardziej zbliżyć. Okej, okay, ona już tu. I dalej, tak? Kolejną położyła. No, ale to trochę dużo długo będzie trwać. Przyspieszyć reszta... po prostu, tak? Ale reszta krasnalków naszych nie ma trochę co robić. No to równie dobrze mogą się wkopywać, nie? Jeszcze jedną drabinkę jakbyś zrobił, to już można kopać drugi poziom. Albo poszerzaj, czego? Poszerzaj tutaj, bo umawialiśmy się, że zrobimy ją sypialnię. Trochę poszerz, tak? Dobrze. Będzie przynajmniej ziemia. No i zobaczymy też co jest tu, bo cały czas tutaj jest akcja eksploracja. Też tutaj eksplorować dalej. Mamy tylko mało, tylko dwa, tak? Jak trochę, powiem tak, jak trochę many się odświeży, jak się trochę się odświeży, to wtedy zrobisz eksplorację, to wtedy będzie to bardziej skuteczne. Trochę nudno to jest, moglibyśmy coś zrobić, na przykład właśnie zeksplorować tylko. No to rób eksplorację. O! Mamy coś. Mamy coś. No, nie masz many. A co to aż dwa zawiera? Aha. Okej, okay, nie mogą się tu dostać. No to niech oni sobie budują i... I... Zaczniemy to tutaj robić. No tak. Tabli... Będą budować i nie będzie się za dużo dziać. Tutaj będziemy dokładać. Zobaczmy też tutaj. No nie narzekajcie, że jest tak nudno, ale jak jest tak mało many, no to, to musimy jest im... ciężko, żeby było ciekawie. Musimy im inne zajęcia znajdować wtedy. A sprawdźmy, co mamy w drzewku naszym technologii. To jest dobry pomysł. Zaraz sprawdzimy, tylko jeszcze zróbmy tutaj. Zrobimy tu im jeszcze taką. O, ta skomplikowana. Wykonaliśmy zadanie, to bardzo zawsze fajnie. Skeletons, ale wiesz, i teraz możesz to chyba nie jest potrzebna ta drabinka. Jest, żeby nie skakali. Chyba nie sprawniej wchodzili. Ale co, ma być to jeszcze głębsze? To sobie ktoś się jeszcze okaże. Zależy ile będziemy musieli ustawić nowych urządzeń. Mamy jeszcze trochę pochodni to. Możemy tak, tak, pochodnie warto jest zawsze pozostawić. I jeszcze tu się dokopaliśmy. I ten, tak, możesz wyrównać poziom oczywiście. O, szczury się zestanowały. Szczury są bardzo. No tak, bo dzięki bardzo Expo bardzo dużo jest zdobywają i właśnie dzięki temu też
dostaliśmy fafur. Fafur, śmiesznie się nazywa. Kolejny rybak. No cóż. Twoje szary znowu. Nadmiar rybaków. Okej. Okay. Stone axe robimy, stone pickaxe i... Zastanawiam się, mamy. Czy nie warto byłoby rozebrać tych ich czapek futrzanych, żeby zobaczyć, jakie materiały z tego wyjdą. I może póki jest mana i póki nie wydamy wszystkiego na eksplorację, zobaczymy, gdzie są owce, żeby jakieś owce. No dobra, tylko czekaj. Złapać. Bo. Czy chyba zabić najpierw? Bo zdobyliśmy. Dobra, sprzęt. My zdobyliśmy trochę liści, to można łóżko kolejne budować. A tu jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy sprawdzić, bo to jakoś dziwnie wygląda. Dobrze, że łóżko zrobiłeś. To ustawiaj je teraz ładnie. Dobrze, cztery łóżka. Liście się zrobiły. Podamy. O, jeśli tu będą się liście spawnować, to nawet fajne. Ej, może zrobimy sobie coś takiego, że właśnie ustawimy gdzieś taką ziemię, jak tu jest, i będą się na niej spełnować liście, że takie źródło liści. Na przykład ciekawe. Tu położymy trochę ziemi sobie. Takie tło, tak? Takie tło. No. I będziemy mogli stąd brać po prostu liście. I to się, najpierw jeden poziom zróbmy. To się przyda. A nie, te dwa sięgną, no. To można zrobić tak, te sześć, no. Najbardziej. To, te drzewa, o, jak byśmy zgarnęli, to może będą na jakieś dodatkowe liście, bo kurczę z tymi łóżkami. Tam coś wypadło, nie? Musimy te łóżka jednak im porobić. Ale na razie z drewnem to na tym świecie jest dobrze nawet. Tak, nie gorzej, ale jednak ten śnieg będzie nam się tu zdarzał, on będzie nam padał. Idziemy na przyspieszeniu, pamiętaj o tym. O nie! Zabudowa sam siebie! No i tak to jest z tym łóżkami. Ty krasnalu. Dobra, i teraz wstaw tam blok. Poczekaj, bo ten jeden... Co ty robisz? I teraz może się uda? Tak krasnale często są strasznie śmieszne. I teraz. Dobra, i można pozdrawić. Udało się? Okej. Okay. Uff, udało się. Dobrze. No rzeczywiście można mówić uff. Dobra, jeśli już to znaleźliśmy, to sobie odkryjmy. Beholder. No tylko beholder. No, ale jeśli uda nam się znaleźć portal i w portalu też nie będzie strażnika, to już będzie coś nie tak, zdecydowanie. Złoto, tu też jest dużo srebra. To już są głębiny. No, tu już chyba nie ma gdzie. Ode ty 20 many, od razu połowy many zużyliśmy. No, to... uważajmy troszkę. No tak. Rozejrzyj się, jakbyś mógł się rozejrzeć. Zobacz, czy gdzieś są owce, bo potrzebujemy im zrobić zbrojki, żeby ich przygotować na duży atak, prawda? Ale... O, tu jest owieczka jakaś. Zastanawiam się też, czy te pancerniki mroźne coś dają z siebie. O, jakieś... tu jest owca, tu jest owca. Byśmy mogli ich wysłać nawet... Spowolni, tak? Spowolni. Tu. Sporo jest Dobra. Owieczek. I zobaczmy, czy to szkoda, że idzie świecie. Wieczór. Tam, gdzie byłeś przed chwilą, moglibyśmy ich wysłać na polowanie. Ale jeszcze po lewej może jakieś A, zobacz. No, jest to jedna, jest Tam był chyba lepszy teren. Ptaszek sobie dać. Dobra, wróćmy do krasnoludów, do obozu. Musimy ich trochę pilnować. Jak oni sobie radzą, czy nie przyszli... Dobra. Może niech kontynuują budowę tego daszku. No. Pojedynczo, nie? Tak. Trochę dokładaj. O, jedzenie właśnie. Właśnie, kurczę, jedzenie. Sprawdźmy, jak jest u nich z jedzeniem. Nieźle nawet. Aha. No przez... przez taki długi czas to chyba powinni trochę A zobacz, więcej. Mamy drewno? Zobacz, czy nie dalibyśmy rady im sołu zrobić po prostu zwyczajnego. Nie? No właśnie, my się w ogóle nie zajmowaliśmy meblami. Nie jeden starczy, jeden, nie za dużo, nie za dużo. Nie robiliśmy na przykład tych krzeseł, nie robiliśmy też właśnie stołów. I oni od początku gry tacy Na drugim poziomie zrób, nie na jedzeni. No dobra, czyli to... tu z brzegu, tak? Okej, okay, czyli,
Czyli to pierwszy poziom to będzie sypialnia, drugi to będzie kuchnia, a trzeci to będzie taki warsztat. Gdzieś trzeba pomyśleć, będziemy tam. Co? Walka z Yetim. Chyba będziemy bić Yetiego teraz rzeczywiście. No. Ale on się tu nie zmieści. Nie ukryciu nawet. Czy on w ogóle przejdzie? Jest. Yeti pojawił się, czyli jednak będą się pojawiać w tej księdze nowe stworzonka. O, tu jeszcze mniejszy Yeti jest. Ale tu jest dużo. Pozwala nam. No. Weźcie, załatwcie go. Tak. O, patrz, coś tu urosło. Jakieś zboże. A Big Yeti, czyli ten, Big co Yeti, tu jest, to jest większy Yeti. Zbagował się. Walczą z nim, biją go. Dobrze. No. Tutaj padnie. Urosło nam zboże nawet. No. Grupowo się. Dosyć łatwo wyszło, ale trochę stracili nasi serduszki. Chyba tą walką z Yetim sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Tej nocy nie powinno się już naszym krasnalom nic złego stać. A patrz, ten sposób zadziałał. Tak. Pojawiły się liście, które się możemy wykorzystać na przykład na drewniane zbroje. No to z tym pożegnajem, poczekaj, jeszcze zmierzmy się z tymi skeletami, wyślij ich tam na pomoc, żeby on sam nie walczył. Bo już chcą nam zwalić ten, dobierają się do bloków ziemi. No oni chyba tak ten totem chcą jakoś atakować. Nie pomyślałem tak jakby do tego w stronę totemu szli. Jest chyba taka możliwość. No ciekawe. Możemy im też szyszki. Tak, daj im szyszki, nie wiem czy będą się jeść czy szyszki. I w tym momencie chyba już możemy się pożegnać, tak? Lard. Więc to jest. Słonina chyba jakaś. Może być, tak wygląda jak słonina. No dobra, to daj mi jeszcze trochę tych. No. No. Jeden stół będzie, to będą jagódki, a jeden to będą szyszki. Czyli w tym momencie już się żegnamy, za trzecim razem, ale na dzisiaj dziękujemy i zapraszamy na następne filmy z serii Kraftworld. Na razie, cześć!